Cześć, głodny wiedzy, przyszły informatyku. W tym odcinku przekażę Ci podstawową wiedzę dotyczącą podstaw programowania. Na czym konkretnie to polega? Pokażę kilka rzeczy, które pomogą Ci później opracowywać różne algorytmy i rozwiązania. Nasze komputery mają dwie podstawowe funkcje. Wykonują obliczenia i przechowują dane. Do wykonywania obliczeń służą procesory czy karty graficzne. Działają one według pewnych, określonych algorytmów, stworzonych przez programistę. Jednak zanim zaczniemy takie algorytmy pisać, możemy nauczyć się układać je z bloków. Dzięki temu nie skupiamy się na składni języka programowania. Nie uczymy się samego programowania, ale po prostu wykonujemy algorytmy. Jest to bardzo dobra opcja dla początkujących programistów. Naprawdę, zobaczysz. Teraz o co chodzi w tych całych schematach blokowych? Spójrz, oto wszystkie bloki, jakich będziemy używać. Start i stop, bo algorytm musi się rozpoczynać i kończyć. Wejście, wyjście. To tutaj będziemy wprowadzać dane do algorytmu i zwracać wynik. W sekcji obliczeń będziemy po prostu liczyć. Decyzja będzie zawierać pewne pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Ten blok będzie rozgałęział nasz algorytm na dwie osobne drogi. Może to się wydawać trudne, ale wcale takie nie jest. Pokażę zaraz prosty algorytm zwiększający liczbę o 5. A Ty, mam nadzieję, zrozumiesz, o co w tym chodzi. No więc tak, algorytm musi się gdzieś zaczynać. Bierzemy blok start. Wprowadzamy naszą liczbę. Mamy ją. Teraz zwiększamy ją o 5 i zapisujemy do wyniku. Nie jest to oczywiście żadne równanie. Znak równa się będzie nam towarzyszył ciągle. Służy on do przypisywania wartości. Do tego, co jest po lewej stronie, zapisujemy to, co jest po prawej stronie znaku równa się. Teraz nasz wynik należy zwrócić, a algorytm zakończyć. Gotowe. Tak właśnie działa komputer. Dostaje gotowe algorytmy, które musi wykonać. Istnieją nawet środowiska, gdzie nie pisze się kodu, a tworzy całe programy właśnie z takich bloków. Dzięki temu bez znajomości języków programowania jesteśmy w stanie tworzyć całe aplikacje. Dobra, ale przecież ten algorytm był banalny. Spróbujmy czegoś trudniejszego. Stwórzmy algorytm, który z dwóch liczb wybierze tą większą. Bierzemy start, bo każdy algorytm musi się gdzieś zaczynać. Wczytujemy liczbę A oraz liczbę B. Teraz musimy je porównać. Potrzebujemy bloku decyzyjnego. Sprawdzamy, czy A jest większe lub równe B. Jeżeli tak, to do wyniku przypisujemy liczbę A. Jeżeli nie, czyli to B jest większe, to do wyniku przypisujemy liczbę B. Teraz należy zwrócić wynik i algorytm zakończyć. Wydaje mi się, że to raczej zrozumiałe, nie? Spróbujmy czegoś jeszcze trudniejszego. Jeżeli